chociaż trudno w to dzisiaj uwierzyć, to jeszcze 130 lat temu Łódź tak naprawdę kończyła się na ulicy Gdańskiej. Poza nią, na zachód, rozciągała się przyszła dzielnica o ciekawej nazwie. Dzielnica Wiązowa. Od dużej ilości rosnących tutaj cennych drzew, wiązów. W końcu lat 70. XIX wieku zaczęły pojawiać się wśród pól pierwsze budynki mieszkalne. Zwolna powstała tu gęsta sieć ulic i zabudowa z centrum Łodzi zaczęła przesuwać się także w stronę zachodnią. Przedłużone ulice otrzymały nowe nazwy, z tym, że swoimi nazwami nawiązywały do wcześniej istniejących. I na przykład ulica Cegielniana, dzisiejsza Jaracza, kończąca się tu przy ulicy Gdańskiej, nosiła nazwę dalej Nowocegielnianej. I na rogu Nowocegielnianej pod numerem 2 powstał najpiękniejszy budynek w tej okolicy. Nie tylko najpiękniejszy, ale i najokazalszy. Był to pałac Purycego Poznańskiego, znanego łódzkiego przemysłowca, najmłodszego syna wielkiego łódzkiego fabrykanta Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. Przez prawie 50 lat pałac Maurycego Poznańskiego stał przy ulicy Nowocegielnianej 2. Po II wojnie światowej ulica zmieniła nazwę. To dzisiaj ulica Więckowskiego numer 36. Znany adres. Adres Muzeum Sztuki w Łodzi. Muzeum przejęło ten budynek w okresie powojennym. Wyniosła niemal monumentalna bryła pałacu ma zachowane linie symetrii. Fasada podzielona jest w poziomach wydatnymi gzymsami. W najniższej, parterowej części widać wydatne boniowanie. Duży wjazd i po boku dwa mniejsze wejścia dla gości, a to po lewej stronie także dla interesantów odwiedzających Maurycego Poznańskiego. Okna pałacowe zwieńczone są półkoliście. Różnią się przede wszystkim dekoracją. Na parterze w narożnikach okien ponad łukami przycupnęły złowrogie smoki, uskrzydlone, patrzące w stronę przechodniów. Pierwsze piętro pałacu zostało uformowane zgodnie z dawnymi zasadami. Jest to piano nobile, to najpiękniejsze piętro, na którym znajdowały się zawsze wielkie salony. To tam przyjmowano gości. Pomiędzy oknami umieszczone zostały duże, gładkie półkolumny. Każde z okien jest także wzbogacone o dwie niewielkie kanelowane, czyli rowkowane kolumienki. W narożnikach tych okien wyrzeźbione zostały putta. W jakimś sensie nawiązują one do zainteresowań, prywatnych zainteresowań Maurycego Poznańskiego. Pogrążone w lekturze, grające na instrumentach, a czasem wykrzywione tak jak maski aktorów. Tak, Maurycy Poznański kochał teatr, kochał piękną literaturę i pasjonował się muzyką poważną. Był przecież, przypomnijmy, twórcą Polskiego Towarzystwa Teatralnego. Był także członkiem, założycielem Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego. Włożył zresztą ogromne sumy na wsparcie malarzy, literatów. Duży balkon nad wjazdem do pałacu został dodatkowo wzbogacony o wydatny prostokątny wykurz. Na jego wierzchu umieszczono jeszcze jeden balkon. Balkon przeznaczony dla drugiego piętra. To właśnie na tym balkonie można było od czasu do czasu dostrzec Maurycego Poznańskiego, który z tego poziomu przyglądał się okolicy. Z tego zresztą balkonu mógł spojrzeć w okna domu swojego brata, bo tu niedaleko przy rogu ulicy Gdańskiej ówczesnego pasażu Szulca powstał pałac Karola Poznańskiego. Dom
to symbol przetrwania. Można powiedzieć, że Maurycy Poznański prawdopodobnie chciał w ten sposób pokazać nam, że przechodzi do historii, że jego dzieło jest wieczne. Natomiast liść laurowy to liść wieńczący głowy zwycięzców. Zresztą nawiązują do tego również wieńce laurowe, którymi kiedyś w starożytności obdarowywano ludzi wybitnych. Można sądzić, że Maurycy Poznański, wybierając projekt pałacu, celowo sięgnął po wzorce weneckie. Pałac Maurycego Poznańskiego nawiązuje bowiem do najpiękniejszych budowli barokowych weneckiego patrycjatu. Można w nim odnaleźć fragmenty pałacu Pesarów, Bonów czy biblioteki stojącej przy placu Świętego Marka, biblioteki San Savino. Architektem budynku jest prawdopodobnie Adolf Zelikson. Nigdzie nie znajdujemy podpisu na projekcie, ale możemy przyjąć to jako pewnik, bowiem Adolf Zelikson chodził do szkoły z Maurycym Poznańskim. Był z nim zaprzyjaźniony przez całe życie i dla firmy Poznańskich wybudował bardzo wiele budynków, a niektóre z nich przebudowywał w poszukiwaniu coraz modniejszych linii architektonicznych. W najwyższej części znajduje się wydatna, prosta attyka. To właśnie ta attyka nawiązuje do biblioteki sansowinowskiej w Wenecji. Kiedyś ozdobą attyki były duże rzeźby. Zdjęto je po wojnie i znajdują się dzisiaj na dziedzińcu pałacowym. Ta imponująca brama Pałacu Maurycego Poznańskiego nieczęsto była otwierana. Te potężne drzwi uchylano wtedy, gdy miały tu wjechać powozy z zaproszonymi do pałacu gośćmi. Patrząc na budynki otaczające dziedziniec, dostrzegamy od razu, jakie funkcje spełniały. W tej części elewacja podwórzowa jest najbogatsza. Tu właśnie były te najwspanialsze salony. Tu także odnajdujemy piękny, półkolisty, duży wykurz. Oficyny. Znajdują się one od strony ulicy Gdańskiej i w południowej części dziedzińca. Oficyny to pomieszczenia mieszkalne i przeznaczone dla służby. Przy każdym łódzkim pałacu znajdował się park lub niewielki ogród. I tutaj także konsekwentnie poprowadzono w tej części pałacu wąski pas ogrodu. To założenie nijak nie przypomina tych wspaniałych łódzkich fabrykanckich ogrodów, ale było pewną namiastką. Dawało okazję do wypoczynku. Tu, w tej części pałacu, niskiej, bardzo kameralnej, znajdowały się również reprezentacyjne pomieszczenia. Jedno z nich zakończone jest półkolistym, dużym ryzalitem. W tym pomieszczeniu prawdopodobnie znajdował się zimowy ogród. Niezwykle oryginalny taras z przepiękną balustradą, chyba najpiękniejszą w naszym mieście. Te dwie ogromne rzeźby były kiedyś ozdobą fasady pałacu. Stały bardzo wysoko ponad attyką. Symbolizują one przemysł, handel, a także fortunę i komunikację.
ponad nimi były duże postaci patronów, mus, które nie zachowały się. Jedynie we fragmencie widać tors tej postaci, która trzyma w dłoni pochodnie. Widać tutaj, że łódzka atmosfera nie sprzyja rzeźbom wykonanym z piaskowca. W latach 60. wykonano kopie tych rzeźb. Niestety okazały się zbyt ciężkie i rzeźby już nie wróciły na fasadę pałacu. Możemy oglądać je jedynie na starych fotografiach.